Cieszymy się z zawodów, ponieważ oprawa na miarę gal zawodowych, także warto tu przyjeżdżać, warto tutaj brać udział. Czekaj. Dobra, na luźno będę gadał, co? Cześć, Antoni Chmielewski, witam z zawodów MMA Polska, organizowanych przez Martina Lewandowskiego i jego Ferajne. Witam serdecznie na pierwszych mistrzostwach z cyklu Mistrzostwa MMA Polska. Dobre! Jak widzicie, całość odgrywa się na dwóch klatkach. Mamy ponad 200 zgłoszonych uczestników, 70 klubów. CSW Champion też oczywiście tutaj gości. Chyba wygrana jest też pierwsza. No, więc super. Więc jakby no, frekwencja dopisała. Myślę, że wszyscy uczestnicy są zadowoleni. Co mogę podać? No, w tym roku na pewno jeszcze będą kolejne dwa cykle turniejowe. Przygotowaliśmy wspaniałe nagrody, zresztą można tam pokazać, łącznie z prawdziwymi medalami, więc wydaje mi się, że to, co jest to głównym takim oddzieleniem zawodowego MMA od amatorskiego, no jest to, że w amatorskim nie ma tych pieniężnych nagród. Dlatego doceniając wkład i wysiłek zawodników, no chcemy, żeby wyjechali stąd w pełni uchachani i właśnie z dużymi torbami wspaniałych prezentów. Transmisja na żywo w Polsat Sport Fight, walk finałowych, 2 godziny, więc to też jest takie nowum na rynku polskim. No wydaje mi się, że event wygląda dość zacnie. Ale biorąc pod uwagę, że to są mistrzostwa polskie, rozumiem, że też jeszcze... Mistrzostwa MMA Polska. Mistrzostwa będą już w następnym roku. Tutaj tylko sprostuję, rzeczywiście ta nazwa gdzieś tam może mylić. To są mistrzostwa MMA Polska, bo stowarzyszenie jest MMA Polska. Więc jakby mistrzostwa Polski pod hasłem stowarzyszeniowym, jakby pod egidą stowarzyszenia, no już przyjdzie nam rozegrać w następnym roku. W tym roku jeszcze planujemy kolejne 2 edycje, na jesienną i zimową, ale to będzie też jakby taki system turniejowy i eliminacyjny. Te Mistrzostwa Polski, czyli taka najważniejsza impreza dla naszego cyklu, no już będziemy planowali i organizowali w następnym roku. Ale brane są też pod uwagę starty międzynarodowe. Czy budowa kadry już będzie, że tak powiem, selekcjonowana na bazie wyników tych obecnych tutaj podczas tych zawodów? No to jest dość istotne, właśnie to, co wspominasz, dlatego że Stowarzyszenie MMA Polska jako jedyna organizacja w Polsce została wyróżniona i staliśmy się już pełnoprawnym członkiem IMAF, czyli International Mixed Martial Federation. To jest międzynarodowa taka federacja, która skupia już ponad 100 krajów, 100 federacji. I my jesteśmy reprezentantem na rynku polskim. Jako jedyni mamy prawo powoływania prawdziwej kadry, prawdziwej reprezentacji Polski. Zrobiliśmy, udało nam się to zrobić przed tym, zanim nas dopadł COVID, czyli w 2019 roku wyjechaliśmy z ekipą do Bahrajnu, wróciliśmy z 3 medalami, więc uważam to za dobry sukces, jak na taką szybką organizację. I tak, i Mistrzostwa MMA Polska są takim turniejem, gdzie oczywiście będziemy przypatrujemy się tym walczącym, ale to nie tylko, no z tego względu, że nie możemy właśnie ze względów też covidowych rozegrać pełen taki cykl eliminacyjny. Musimy to trochę robić, nazwałbym to tak manualnie, czyli będziemy też pytali się ogólnie mówiąc środowiska, naszych trenerów, bo mamy specjalną kadrę selekcjonerską, która będzie wyłaniać, wskazywać po prostu utalentowane osoby.
i będziemy do nich jechać, będziemy im organizować sesje sparingowe, będziemy, mówię, tak w taki sposób trochę punktowy, manualny musieli też zebrać, bo może się okazać, że na przykład tutaj na Mistrzostwach Polski, na Mistrzostwach MMA Polska pierwszych, no nie dojechał ktoś, bo nie wiem, czas nieodpowiedni, bo nie czuł się w pełni przygotowany, albo jakaś życiowa, lisowa jakaś rzecz się wydarzyła, która uniemożliwiła, więc musimy tak patrzeć, więc chcemy, żeby jak najbardziej sprawiedliwie, żeby rzeczywiście, jak ktoś będzie reprezentował Polskę na arenie międzynarodowej, mówimy tutaj o dwóch imprezach takich najbardziej znamienitych, jeżeli chodzi o amatorskie MMA, to mówimy Mistrzostwa Europy, które w tym roku będą w sierpniu w Kazanie w Rosji, Mistrzostwa Świata, które będą w grudniu w Kazachstanie. Wszystko jednego roku. Tak, to wszystko i będziemy właśnie tą kadrę powoływać właśnie, żeby już i na Mistrzostwach Europy, i na Mistrzostwach Świata te same, może będziemy gdzieś tam jeszcze dodawać, bo to też ważne to jest, że Stowarzyszenie MMA Polska opłaca w 100% koszty wyjazdu, czyli ci zawodnicy mają się skupić na walce, a nie na tym, żeby szukać sponsorów i tak dalej. Po prostu przyjedziemy jak jeden zbudowany, konkretny team, a nie po prostu zbieranina przypadkowych gości. Wspomniałeś stowarzyszenie, kiedy związek? Stowarzyszenie jest takim pierwszym etapem do tego, żeby powołać związek. My o tym mówimy głośno, gdzieś tam można powiedzieć, lobbujemy w środowiskach politycznych, żeby gdzieś uznać tak oficjalnie, bo ja nie muszę tu państwa ani nikogo tutaj na tej sali przekonywać, że MMA to sport. Natomiast bywają środowiska, które próbują gdzieś tam zastopować ten ruch i są dużo, dużo bardziej niszowe i mniej rozpoznawalne sporty, które dorobiły się swojego związku, więc jakby teraz czas na MMA. Ale to jest jeszcze, to jest długa, długa droga, to się nie wydarzy z miesiąca, to będzie kilka lat, ale oczywiście to jest jakiś tam jeden z celów stowarzyszenia, i to, żeby już jako globalna instytucja IMAF, do której należymy, olimpiada, igrzyska olimpijskie i jest bardzo mocny już ruch i mogę powiedzieć, że żebym tylko rocznika, nie wiem, jest w Los Angeles olimpiada letnia 2029 rok i już prawda. 25 jest chyba Paryż. Paryż właśnie. Po Paryżu właśnie jest, to był 29 by wyszedł elegancko. Licząc, jest duże prawdopodobieństwo, że MMA już będzie dyscypliną pokazową, więc to już jeżeli staniemy się dyscypliną pokazową w Los Angeles, to już naprawdę wtedy będzie już, nie chcę powiedzieć, że krótka droga, ale już taka pewna droga do tego, żebyśmy się stali już dyscypliną olimpijską, bo na to już naprawdę MMA po tylu latach zasługuje. Z tego co wiem, to kickboxing akurat wszedł w tą rodzinę olimpijską, także jakby jeszcze do tego doszło MMA, to rewelacja. Czyli jednym słowem, dlaczego warto w tej organizacji, a nie w innych? Nie, w ogóle nie budujemy takiej perspektywy, że u nas tylko, a u innych nie. Naprawdę jesteśmy dla całego środowiska. Oczywiście, że są jakieś jednostki, ale naprawdę to jest kilka postaci, które uznaliśmy, że po prostu więcej szkodzą środowisku niż nie. I na siłę nikt tu nikogo nie zrobi. Gwarantuję wam, że tutaj 70% ludzi łącznie ze mną i z ekipami, które stworzyły to stowarzyszenie, robimy to prospołecznie. Nie przyjmujemy żadnych wynagrodzeń. Te sponsorzy, których widzicie, to albo fundują, albo po prostu sponsorują, czy też wykładają, mówiąc nieładnie, kasę na to, żeby po prostu zorganizować wydarzenie, które też jako amatorskie MMA już od dawien dawna zasługuje. Czyli mówimy o certyfikowanych i prawdziwych katmenach, o sędziach, o zabezpieczeniu medycznym, o oświetleniu, o transmisji. To wszystko kosztuje, to wszystko są jakieś rzeczy, które po prostu trzeba jakieś nakłady finansowe znaleźć, więc jesteśmy po to, żeby budować środowisko. To nie jest tak, bo ja rozumiem, że to są te zarzuty, też ja rozumiem, że ludzie bardzo tak schematycznie próbują podejść, albo słyszeli, że tak to w boksie, czy gdzieś tam funkcjonowało, to na pewno u nas będzie. Patrzcie co robimy, bo to chyba najlepiej to co robimy, a nie to co mówimy, będzie ono świadczyło i chyba o jakości wydarzenia świadczy samo to, co się dzieje za moimi plecami. Dokładnie, super. Duża dawka informacji dla niezależnej grupy filmowej Champion TV. Martin Lewandowski. Dziękuję bardzo. Rafał Mazurowski, dziękuję. Bardzo poważnie to wygląda. Walki na wysokim poziomie, organizacja ta jak KSW, czyli wiemy, że dla tym jest jakość i bardzo fajnie to wygląda. Super inicjatywa, oby więcej takich startów, ludzie mają gdzie się pokazać, gdzie walczyć, gdzie przecierać szlaki, że jest jak najbardziej za. No i
życzę miłych walk, miłych knockoutów, miłych poddań. Pozdrawiam.